Witam na kanale Łaciński Mars. Zapraszam na przegląd wiadomości ze świata. To starożytne miasto Chongqing w prowincji Sichuan. Miasto kompletnie zalane wodą. Wiele takich miast jest w Chinach. W Chinach trwa katastrofa, która coraz częściej nazywana jest katastrofą spowodowaną przez człowieka, nie przez naturę. Dlatego tytuł tego nagrania jest taki, a nie inny. To oczywiście tylko tytuł, spekulacja, wybaczcie ten clickbait. Natomiast coraz częściej natrafiam na konta na social mediach, które stawiają taką tezę, że to, co dzieje się w Chinach, nie jest katastrofą naturalną, lecz katastrofą wywołaną przez człowieka. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli po obejrzeniu odcinka uznacie, że warto. Wprowadzę nowe formaty, na których będzie mnie widać. Pomóżcie mi poprzez swoje social media. Facebook całkowicie mnie cenzuruje. To kanał dla wszystkich, którzy są rozsądni i nie przywiązują większej wagi do konkretnych partii politycznych czy polityków. Staram się być obiektywny i wyważony w swoich opiniach. To miasto jest tutaj, to Chongqing. Tu jest prowincja Sichuan, którą dotąd, szczerze mówiąc, znałem tylko z pieprzu seczuańskiego. I teraz pokażę jeszcze raz Chongqing. Wedle opisu tego nagrania to policja, która ewakuuje wszystkich w Chongqingu do 3. piętra. W Starym Mieście ewakuowani są wszyscy poniżej 3. piętra. Coś dziwnego dzieje się w Chinach. Nie znalazłem dzisiejszych potwierdzeń stanu wody na tamie 3 przełomów, a to również prowincja Sichuan. Z tym, że te okolice, zalany stadion, i tutaj pokażę posąg Buddy zaraz. Najpierw pokażę posąg, później wytłumaczę znaczenie tego tweeta. To posąg Buddy właśnie w prowincji Sichuan, Buddy, który moczy sobie nogi w rzece. To jest Wielki Budda z Leshan. Ma szczególne położenie geograficzne. Rozumiem, że tutaj 3 rzeki zbiegają się i u zbiegu tych 3 rzek wychodzi na miasto Leshan, czyli po drugiej stronie jest miasto Leshan. Stopy Buddy są jak linijka do zapisu hydrologii. Gdy rzeka minie stopy Buddy, oznacza to, że miasto Leshan zostanie zalane. Tak więc Wielki Budda w takiej opinii publicznej takiej wierzenie jest takie, że Wielki Budda nie może myć stóp, ponieważ będzie to oznaczało wielkie powodzie. A tak właśnie się dzieje. Wielki Budda moczy sobie stopy, proszę spojrzeć. W Chinach nie tylko powodzie są problemem. Dziwne rzeczy dzieją się w Chinach. Mówiłem już o śniegu, który pada latem, a tutaj dystrykt Wung Chiao w Leshan właśnie również, także w tej samej okolicy dotkniętej przez powódź w Sichuanie i ludzie uciekający z Leshan w związku z jakimiś problemami w fabryce chemicznej. Proszę zobaczyć, wszyscy uciekają z tego miasta, to ujęcia z wczoraj i ma to mieć związek z wyciekiem gazu z zakładu chemicznego. Jeszcze znalazłem takiego tweeta również z tej prowincji i związanego z wyciekiem tego gazu. Przepraszam, muszę to przetłumaczyć, bo nie znam chińskiego. Chodzi tutaj o ostry zapach i problemy z nosem w tym samym czasie. To jest również ta prowincja i to ma również prawdopodobnie związek właśnie z tą fabryką chemiczną. No nie wiem, co oni mówią. Dość dramatycznie to wygląda jeszcze z tą muzyką. W każdym razie coś stało się właśnie w dystrykcie Wugong Piao w Sichuanie, w Leshan. Ludzie uciekają z tego dystryktu, z tego miasta. Tu jeszcze pokażę, to pokażę później. To jest prowincja Gansu, czyli zupełnie inna część Chin. To jest tutaj. I tutaj również trwają powodzie. Powodzie trwają w całych Chinach. Całe Chiny są zalewane wodą. Teraz pokażę zbiorcze nagranie z różnych prowincji, przynajmniej do opisu tak wygląda. I teraz jeszcze nagranie właśnie zbiorcze. Opis tego filmu. Żaden region nie przetrwał ogólnokrajowych powodzi w 2020 roku. Proszę spojrzeć. To nazwy kolejnych prowincji. No cóż, sytuacja w Chinach wygląda tak, jakby jakaś siła wyższa zdecydowała się zmyć komunizm z powierzchni ziemi. Chiny z różnych prowincji docierają informacje o tym, że powodzie są katastrofalne. Chiny toną, Chiny są kompletnie zalewane wodą. Jeszcze pokażę tego tweeta odnośnie gospodarki Chin, przepraszam. To ciekawe, tutaj mowa jest o firmach prywatnych, one wnoszą 50% podatków do kasy państwa, stanowią 60% produktu krajowego brutto. Zaraz sprawdzimy. Prywatne przedsiębiorstwa, podatki 50%, ponad 60%, wyrabiają ponad 60% produktu krajowego brutto, odpowiadają za ponad 70% innowacji technologicznych, 80% miejsc pracy w miastach i jest to generalnie ponad 90% firm. Tak więc prywatne przedsiębiorstwa bardzo urosły. To również może mieć wpływ na stabilność systemu komunistycznego w Chinach. Widziałem liczne nagrania protestów w Chinach Tak więc, no cóż, można mieć nadzieję, że woda zmyje komunizm, ludzie obalą komunizm, a to jeszcze nagranie Chińczyków, którzy przysięgają na wierność Komunistycznej Partii Chin. Takie filmy u nich są w social mediach, bardzo popularne. No, wystarczy chyba, już wszyscy rozumieją, o co chodzi. Ci ludzie wyznają swoją wierność i miłość do Komunistycznej Partii Chin, do pierwszego sekretarza, do przewodniczącego Xi Jinpinga. U nich na social mediach właśnie często popularne są takie filmiki. Oni wrzucają to, żeby tak pochwalić się przed innymi i zaplusować. Teraz przejdziemy na drugą część, do drugiej części świata. Opuścimy Chiny i przeniesiemy się tak do Szwecji. Prosiliście, abym powiedział coś na temat Szwecji. No cóż, jak widzicie, to jest Szwecja. I to religijni, modlący się na powietrzu Szwedzi. W Szwecji popularne są, to znaczy znajduję dużo filmów, których Państwu nie pokażę. Filmy umieszczane są przez to konto na Twitterze, możecie je znaleźć. Wygląda na to, że w Szwecji taką rozrywką wśród młodych właśnie nowoszwedów stało się nękanie innych Szwedów w taki dosyć brutalny sposób, dlatego tych nagrań nie pokażę, ale to konto, on był na jakichś wakacjach, ale wrócił, umieszczało codziennie, po prostu codziennie po kilka nagrań, gdzie nowoszwedzi znęcali się nad staroszwedami i to w dosyć brutalny sposób, dlatego te nagrania, dlatego tych nagrań nie pokażę. To Szwecja, no to wczoraj, czy przedwczoraj, dzień jak co dzień w Szwecji. Ktoś załatwia porachunki z faszystowskimi samochodami w Szwecji. Tak jest. Wykańcza kolejne samochody, jak widać. Następne. O, ominął ten samochód, być może to jego. A nie, wybił mu szybę, przepraszam. Jest skrupulatny. Tak jest, piękne ciosy. Nie widzę, czy tu jakiegoś Volvo nie ma. To chyba Volvo, jakiś stary model. Zrezygnował już. A! Nie, jednak nie. To Szwed w środę po południu po pracy z pewnością wyszedł trochę odreagować, pewnie stresy w robocie. Tak wygląda sytuacja w Szwecji. Taka ciekawostka. Szwecja to kraj, w którym dochodzi do największej ilości wybuchów na ulicach, eksplozji, eksplozji granatów czy też jakichś innych środków wybuchowych. Tutaj chodzi o kraje, które nie są objęte wojną, czyli w Szwecji dochodzi do największej liczby wybuchów, a to bardzo, bardzo przykra sprawa. Chodzi o zastrzeloną 12-latkę z Polski, Adrianę. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o tej sytuacji. Ona została zastrzelona na stacji benzynowej i to protest w związku z jej zastrzeleniem. Proszę spojrzeć. Låt hennes tragiska död påminna våra beslutsfattare om att vårt land som blöder inte. Proszę zobaczyć, ile osób było na tym proteście. Tutaj na końcu to będzie pokazane. Man ska inte riskera att bli skjuten så fort man lämnar sitt hem. ett normalt och tryggt samhälle. Tack till alla som talat och stort tack. Proszę zobaczyć. I pewnie większość z tych osób to Polacy. Chociaż nie odbieram Szwedom jakiejś tam dobroci absolutnie, czy współczucia, ale tak mi się wydaje. A to protest w Szwecji wcześniej, parę miesięcy temu, w związku ze śmiercią George'a Floyda. Brzydzę się Szwecją i cóż, również ludźmi, którzy tam mieszkają. Nie, muszę to powiedzieć, to jest... Sami są winni tego, co się u nich dzieje. Życie straciła młoda dziewczyna z Polski. Miała życie dopiero przed sobą. Nikt nie pofatygował się, żeby chociaż wyrazić swój sprzeciw, oburzenie. Cóż, tak jak mówię, brzydzę się kolorową Szwecją. No i na koniec tradycyjnie odwiedzimy Portland. W Portland, jak widać, po staremu to lewicowi, bandyci, socjaliści, którzy prowadzą swoją rewolucję, oni zaatakowali siedzibę ICE, czyli takiej agencji związanej z nielegalnymi imigrantami. To jest znienawidzona przez lewicę w Stanach Zjednoczonych agencja ICE, która zajmuje się ściganiem nielegalnych migrantów. O, mamy twarz lewicy tego odcinka, to twarz światowej lewicy, również takich mamy w Polsce. Może nie identycznych, ale w głowie mają to samo. Ci ludzie myślą w bardzo podobny sposób. Wydaje się, że to ludzie identyczni. Oto twarz lewicy w tym odcinku. I na koniec jeszcze właśnie z Portland. Ludzie rzucają jajkami w socjalistów z dachu. Tam ktoś mi rzuca z góry jajkami. No, no właśnie, dostają jajkami z góry. Nic dziwnego, to 78. noc protestów. Nic dziwnego, że ludzie mają ich dosyć. I to wszystko w tym odcinku. Chiny toną. Nie wiadomo, co staną trzech przełomów. Nie wiadomo, co powoduje te gigantyczne powodzie, które... Cóż, miejmy nadzieję, utopią chiński komunizm i chińskich komunistów. To będzie wszystko w tym odcinku, także dziękuję Wam za uwagę.